Dzień dobry, 12 dzień stycznia roku pańskiego, roku już na pewno pamiętnego 2023. Czuję się dzisiaj trochę jak taki mleczarz albo piekarz, który rano dostarcza mleko albo pieczywo, bo nagrywam ten komentarz, można powiedzieć, że w środku nocy, ale czynię tak po to, żeby każdego dnia ukazywał się jakiś materiał. Tak już jest od 323 dni tej wojny i tak też jest dzisiaj, proszę Państwa, więc czuję się jak mleczarz albo jak piekarz dostarczający świeże mleko albo świeże bułeczki z samego rana. No a tak poza tym to samozwańczy sługa cyfrowej siczy, samozwańczy mistrz banału, przedstawiciel cyfrowego proletariatu XXI wieku, ostatni mohikanin kultury, jeden z ostatnich mohikanów kultury, zasuwo emerytowany ekspert o wąskich horyzontach, realizujący marzenia europejskiej młodzieży o zostaniu youtuberem i last but not least, co bardzo ważne, nieprzejednany orędownik niepodległości umysłowej Polski. Proszę Państwa, w skrócie Radosław Pyfel, jeżeli ktoś przetrwał tą minutę i dotarł do tego momentu, to będę bardzo wdzięczny za jakiś sygnał, plusik, minusik, wykrzyknik, sugestie, pytanie, komentarz, jakikolwiek dowód na to, że ktoś jest po drugiej stronie komputera, iPada, telefonu komórkowego, jakiegoś urządzenia elektronicznego. Proszę Państwa, no gra Imperium właściwie chyba już tylko jedno wolne miejsce pozostało, bo tam jest właściwie dwa, no jedna osoba już się prawie zdecydowała, więc można powiedzieć, że jeszcze tylko jedno wolne miejsce. No i serdecznie zapraszamy. Popularność nas zaskoczyła, nie spodziewaliśmy się takiej fali zainteresowania, no ale teraz tak na dobrą sprawę dopiero teraz zabawa się zaczyna, bo musimy udźwignąć ten ciężar odpowiedzialności i naprawdę zrobić super program, ale myślę, że sobie z tym poradzimy, to obiecaliśmy uczestnikom i tak będzie. Ja natomiast bardzo Państwu dziękuję za wsparcie tego kanału. To jest wsparcie oczywiście tej idei, także umysłowej niepodległości, która Państwu bardzo się spodobała, tylko tak jak mówiłem, to jest określenie może efektowne retorycznie, natomiast tak naprawdę wymaga ono codziennej pracy. Natomiast cieszę się, że się Państwu spodobało i że dzięki temu też Państwo silniej, mocniej wspieracie ten kanał poprzez Patronite, poprzez przyciski na YouTubie, poprzez tradycyjne przelewy, że chce Wam się poświęcać te kilkanaście czy kilkadziesiąt sekund na przelewanie swoich środków na wsparcie tego kanału, który nie jest dotowany, proszę Państwa, nie otrzymał milionów euro ani milionów złotych, tylko opiera się na prostym przekazie i konkretnej obietnicy, że każdego dnia tej wojny, no, o której dzisiaj też będziemy mówić, będzie ukazywał się komentarz. To już jest 323 dzień z rzędu, kiedy ukazuje się komentarz, 323 dzień z rzędu wojny na Ukrainie, agresji Federacji Rosyjskiej na ten kraj. I teraz, proszę Państwa, no przechodzimy już w trzeciej minucie, siódmej sekundzie na cyfrową sieć, z dala od powagi realu i świata mainstreamu, do świata banału, właśnie w formule geopolitycznego stand-upu. No i zaczynamy, musimy zacząć od tej wiadomości. Jak Państwo wiecie, grupa Wagnera przejęła jednak kontrolę nad Soledarem we wschodniej Ukrainie, chociaż Kijów twierdzi, że jego żołnierze wciąż stawiają opór. To wiadomość z wczoraj, dzisiaj się to pewnie już, dzisiaj w czwartek, właśnie 12 stycznia, to się już prawdopodobnie całkowicie wyjaśni. No i to byłoby wydarzenie, które byłoby no, game changerem czy tym właśnie punktem zwrotnym na froncie wschodnim. No zobaczymy, chyba będziemy na jakimś już innym poziomie, jakby tutaj można powiedzieć eskalacyjnym, jeżeli te informacje ostatecznie się potwierdzą, a prawdopodobnie się potwierdzą. Proszę Państwa, co ciekawe, no tutaj artykuł Financial Times, no to są oczywiście wszystko spekulacje. Financial Times powołuje się na źródła w Pekinie, mówi o tym, że dotarł do urzędników wysokiego szczebla i że oni mu o tym powiedzieli, ale wygląda na to, że odchodzące od polityki zero COVID, czyli stosujące już teraz politykę zero COVID i otwierające się po 3 latach, tak proszę Państwa, to były 3 lata, te Chiny, otwierające się po 3 latach, Chiny zamierzają poprawić stosunki z krajami zachodnimi i zdystansować się od Rosji. Tak właśnie twierdzi Financial Times. No jeżeli mają się Chiny, mają poprawić stosunki z krajami zachodnimi, no to oczywiście chodzi bardziej chyba o kraje Unii Europejskiej. Szczególnie no tutaj może dojść do sytuacji, w której
moralnym mocarstwem pozostaną Niemcy, odegrają istotną rolę w odbudowie Ukrainy, czy w ogóle jakby w relacjach z Ukrainą, i jednocześnie zachowają duże wpływy w relacjach z Chinami, czy też na rynku chińskim, to byłoby no, pewnego rodzaju majstersztyk polityki niemieckiej, czy być jednocześnie mocarstwem moralnym i handlowym, czy moralnym w Europie, handlowym w Azji, czy też poza Europą. No, zobaczymy, czy ta sztuka Niemcom się uda, ale szanse na to są, przynajmniej tak jak pisze Financial Times, dlatego że Chiny będą chciały dystansować się od Rosji i poprawiać stosunki z krajami Europy Zachodniej. I no, pytanie tutaj jest, jak w tej sytuacji zareagują Amerykanie. No, przecież nie będą się temu przyglądać, kiedy to się będzie działo. Na razie oczywiście to są spekulacje tylko prasowe, ale wcale nie wydaje mi się, żeby one były tak nieprawdopodobne. No, czyli inna sprawa jeszcze, że Chiny mogą czegoś chcieć. No zobaczymy, na ile ta koncepcja jeszcze wyjdzie, ale wygląda na to, że wajcha została przestawiona, czyli z tego bezpieczeństwa znowu na biznes, na rozwój, na relacje międzynarodowe, no i raczej nie trzymanie się kurczowo Rosji, no ale rozwijanie tych relacji właśnie z krajami Europy Zachodniej. No i to byłoby ten taki porządek wielobiegunowy. No sam kanclerz Scholz też o tym pisał w swoich licznych artykułach. Zobaczymy, jak to, proszę Państwa, jak to, czy przede wszystkim, czy te informacje, rewelacje Financial Times się potwierdzą i na ile się potwierdzą, to będziemy obserwować w najbliższych dniach. No jest coś na rzeczy, proszę Państwa, bowiem Pfizer twierdzi, że, znaczy to już było dogadywane wcześniej i to jakby też pokazuje, że coś jest na rzeczy, bowiem Pfizer twierdzi, że lokalnie produkowane pigułki, leki na COVID mogą być dostępne w Chinach w ciągu najbliższych miesięcy. Na razie jeszcze nie osiągnął porozumienia w sprawie dystrybucji i dostarczenia leku Paxlovid w ramach Krajowego Programu Zdrowia Publicznego. To z powodu ustalania, z powodu ceny głównie o to chodzi. Jednak Pfizer współpracuje już z lokalnym partnerem w celu wyprodukowania leku, no, który będzie dostępny w Chinach. Także no to jakby jest wydarzenie czy aktywność, która troszeczkę potwierdzałaby te spekulacje Financial Times. No ale to tak, proszę Państwa, za wesoło nie będzie, bowiem filipiński Sąd Najwyższy uznał za niekonstytucyjny pakt z 2005 roku zawarty przez Chiny, Filipiny i Wietnam w celu wspólnych poszukiwań ropy naftowej na spornym Morzu Południowochińskim. Prezydent Ferdinand Marcos Jr., jak Państwo wiecie, ostatnio odwiedził Chiny, objął urząd w czerwcu ubiegłego roku, a podczas tego spotkania z Xi Jinpingiem w Pekinie w zeszłym tygodniu wyraził chęć wznowienia nieudanych negocjacji w sprawie wspólnych poszukiwań ropy naftowej z Chinami. No to zastanawiająca sytuacja, bo Filipiny, które są w sporze z Chinami, prowadzą tak zwaną durianową dyplomację, więc mówią, no to kupcie coś od nas, zróbmy jakiś biznes, a w ogóle najlepiej to wydobywajmy wspólnie ropę. Gdzieś tam, no może nie na tych bezpośrednio spornych, no ale tak, no na tych spornych terytoriach, gdzieś blisko tych spornych terytoriów na Morzu Południowochińskim. No na tym polegać ma ta durianowa dyplomacja, czyli łagodzenie tych sporów przez Filipiny, no trochę to może zastanawiać. Tymczasem Chiny, no nie zważając jakby na to, rozszerzają pole gazowe Shenhai, czyli Święte Morze, chyba tak by to można przetłumaczyć, chociaż nie wiem, jak to jest zapisywane znakami, albo głębokie, albo święte, ale wydaje mi się, że to Święte Morze jeden na Morzu Południowochińskim. Święte w sensie, to kiedyś tak Chiny były nazwane jako święty kontynent, więc nie święte w rozumieniu chrześcijańskim, ale no takim chińskim, tak? Uświęcone morze. No i tutaj rozszerzają te pole gazowe Shenhai 1, żebyśmy tutaj się nie pogrążyli w jakichś rozważaniach lingwistycznych, a nie umknęło nam to, co tutaj się naprawdę dzieje. Rozszerzają pole gazowe Shenhai 1 na Morzu Południowochińskim, mając na uwadze transformację energetyczną całej tej, no, całego tego obszaru. Druga faza Shenhai 1 zlokalizowana jest 200 km od wybrzeża, od wyspy Hainan. Zwiększy szczytowe roczne wydobycie pola gazowego z 3 miliardów do 4,5 miliarda metrów sześciennych. Projekt napotyka jednak szereg trudności technicznych związanych z wierceniem na dużej głębokości blisko 1000 metrów, a także wysoką temperaturą i ciśnieniem. No ale jeżeli tam się zacznie jeszcze rywalizacja o dostęp do surowców, to
to ta sytuacja się chyba na Morzu Południowochińskim jeszcze bardziej skomplikuje w najbliższych latach. No ale nie odpuszcza Japonia. Filipiny łagodzą swoją politykę, prowadząc dyplomację durianową, a Japonia składa protest przeciwko Chinom w sprawie zwiększenia, czy zawieszenia, przepraszam, wiz dla obywateli Japonii i prosi o uchylenie tej decyzji. O tym poinformował główny sekretarz gabinetu premiera, pan Hirokazu Matsuno. To godne ubolewania, że Chiny jednostronnie podjęły działania w sprawie zawieszenia wiz z powodów innych niż kroki w celu zwalczania koronawirusa. No bo Chiny powiedziały otwarcie, że to jest działanie odwetowe, czy symetryczne. Skoro Japończycy domagają się przedstawienia testu na COVID dla Chińczyków, no to Chińczycy robią to samo Japończykom. Nawet nie próbując tego, jak tutaj rozumiem, argumentuje pan Hirokazu Matsuno, nie próbując tego przedstawiać, że to jest walka z COVID-em, tylko po prostu to jest działanie symetryczne. No, zobaczymy, w podobnej sytuacji znaleźli się Koreańczycy. Dysputy dyplomatyczne na ten temat trwają. Z jednej strony otwarcie się Chin, no, ale z drugiej strony pewne elementy właśnie tej wilczej dyplomacji, czyli tego działania wet za wet i odpowiadania ostrym działaniem na ostre działanie, no to jeszcze wciąż gdzieś tam zostało utrzymane. No i wygląda na to, że w tym duchu idą kolejne działania amerykańskiej Izby Reprezentantów, która powołuje specjalną ponadpartyjną komisję, bipartisanship, czyli będą to już, będzie ta komisja składać się z rozumiem ze wszystkich partii. I będzie to ponadpartyjna komisja do spraw Chin, która ma zbadać strategiczną konkurencję między USA a Chinami, co jest wyrazem nacisku partii republikańskiej na jeszcze twardsze podejście Stanów Zjednoczonych do tego kraju. Czyli republikanie domagają się jeszcze twardszej polityki wobec Chin, tylko proszę Państwa, tam już powstają koordynatorzy, pełnomocnicy. Jest coraz, widzę, że mnożą się te ciała, które mają się zajmować Chinami, ciała, komisje różnego rodzaju właśnie. No, ich liczba rośnie. To jest nietypowe trochę dla polityki amerykańskiej. Amerykanie na razie są dosyć oszczędni, jeśli chodzi o tą liczbę urzędów, a tutaj rośnie liczba tych funkcji, urzędów, właśnie komisji i zobaczymy, no, jaki to będzie miało skutek, bo o tej ilości tych urzędów to niekoniecznie to się musi przełożyć na jakieś mocniejsze działania, ale te i tak są mocne. No, w ostatnich miesiącach, latach, no jednak tutaj Amerykanie się zebrali i tą presję na Chiny cały czas wywierali. Tymczasem presję wywierają na administrację Joe Bidena aktywiści, proszę Państwa, grupy działające na rzecz kontroli zbrojeń, ochrony środowiska, które wezwały administrację Bidena właśnie do oficjalnego przeproszenia Wysp Marszala. To ciekawa sytuacja, a wszystko to za skutki masowych prób jądrowych w latach 40. i 50. XX wieku oraz do zapewnienia godziwej rekompensaty, czyli znowu reparacje. Nie tylko Polska wobec Niemiec, ale Wyspy Marszala żądają godziwej rekompensaty i reparacji, a tak w ogóle to przeprosin ze strony Stanów Zjednoczonych. No zobaczymy. Stany Zjednoczone teraz rywalizują z Chinami na Wyspach Pacyfiku i no moment na tego typu działania jest dobry. To na pewno zostałoby dobrze odebrane, no ale zobaczymy, czy to w tej grze imperiów amerykańskim i chińskim głównie, bo ona się teraz toczy na Wyspach Pacyfiku, czy ta gra imperiów będzie skutkować tym i doprowadzi do tego, że Wyspy Marszala tutaj otrzymają jakieś reparacje czy rekompensatę. No wtedy może inne Wyspy Pacyfiku będą o to występować. No zobaczymy, jak rozegrają to Amerykanie. Na pewno Amerykanie znacznie zwiększą swoje zdolności w zakresie rakiet przeciwokrętowych w Japonii w ramach szerszych działań mających na celu odstraszanie Chin, no nie tylko Korei Północnej, ale i Chin. Tak poinformowało Reutersa trzech amerykańskich urzędników. Całkowita liczba żołnierzy amerykańskich w Japonii nie ulegnie zmianie, ale nowe rozmieszczenie uzbrojenia może być pierwszym z serii tegorocznych zapowiedzi dotyczących amerykańskich sił zbrojnych w Azji. I ciekawa sprawa, proszę Państwa, która przedostała się do mediów. Oficer sił powietrznych Tajwanu powiedział, czy właśnie niektórzy twierdzą, że ujawnił, no czyż powiedział, poinformował o szczegółach rzadkiej współpracy między wojskiem wyspy a NATO, no i powiedział, że uczestniczył w 6-miesięcznym programie akademickim z wyższymi urzędnikami we Włoszech. Nie wiem, czy tam był szkolony, czy się czegoś uczył, czy po prostu to była wymiana informacji, no ale gdzieś tam Tajwan jest jakoś tolerowany, czy dopuszczany do tego typu programów. Gdzieś to nie toczy się, nie dzieje się może tak jakoś bardzo oficjalnie, no ale tutaj okazało się, że
że to ma miejsce. Ta sprawa jakoś tutaj została nagłośniona. Proszę, chiński producent z kolei wyświetlaczy BOE Technology Group, czyli dostawca zarówno dla Apple, jak i dla Samsunga, planuje zainwestować znaczną sumę w budowę dwóch fabryk. Ale gdzie chce zbudować te fabryki? Chce je zbudować, proszę Państwa, w Wietnamie. Ta inwestycja, koszty inwestycji może wynieść nawet 400 milionów dolarów, czyli producenci chińscy też chcą się przenosić poza Chiny, do Wietnamu w tym wypadku. Mamy teraz z kolei chińską firmę CSSC Haizhuang, która jest jedną z 10 największych spółek związanych z przemysłem obronnym w państwie środka i ona poinformowała o prowadzeniu prac nad ogromną morską turbiną wiatrową o mocy 18 MW, chyba H260 18 MW, być największym tego typu projektem na świecie, który zapewni zasilanie 40 tysięcy gospodarstwom domowym. No, ja się na tym zupełnie nie znam, ale jest wielu inżynierów, którzy oglądają ten kanał, więc mogą się wypowiedzieć. To jest chyba H260 18 MW. Pewnie to tak to się czyta po angielsku. No ale pewnie Państwo doskonale wiecie, o co chodzi. Może możecie to wyjaśnić i pozostajemy w świecie nauk ścisłych i inżynierii. Chińscy inżynierowie, proszę Państwa, napotkali na problemy z nawiązaniem kontaktu z łazikiem marsjańskim Zhuzhong. Ten Zhuzhong to jest bóg ognia chiński, no zresztą Mars to jest też planeta ognia po chińsku, jeżeli przeczytamy tam te znaczki chińskie. No i umieszczono tam właśnie łazika, który został nazwany od chińskiego boga ognia, a teraz nie można nawiązać z nim kontaktu, czyli inżynierowie nie mogą z nim nawiązać kontaktu. Urządzenie po wybudzeniu się ze stanu uśpienia miało wznowić swoją działalność, doleciało do Marsa. To jest niesamowite. Wysłano pewne urządzenie na Marsa, ono tam się uśpiło, teraz się obudziło, no i nie można nawiązać, znaczy nie jest potwierdzone nawiązanie łączności z tym łazikiem. Orbiter Tianwen z kolei, czyli niebiańska poezja, jeden miał z kolei podjąć próbę kontaktu z łazikiem, ale również tutaj chińscy inżynierowie mieli kłopot z odbiorem sygnału i to jest niepotwierdzone. No, ciekawa sprawa, bo to by oznaczało, że ten program, jeden z tych programów kosmicznych na Marsa, no, napotkałby tu na duże trudności. A tymczasem południowo-koreańska firma Hanwha Solutions poinformowała, że jej jednostka Hanwha Qcell zainwestuje łącznie 2,5 miliarda dolarów w budowę przemysłowego łańcucha produkcyjnego produktów energii solarnej w amerykańskim stanie Georgia do czerwca 2025. No jednak Amerykanie przyciągają trochę tych inwestycji, czy to z Tajwanu, czy z Korei. Zarząd firmy zatwierdził właśnie tą inwestycję w wysokości 2,3 milionów dolarów na budowę fabryki w Lewków, płytek, ogniw i modułów energii słonecznej. To podała firma w ogłoszeniu, zgłoszeniu regulacyjnym. Nie, to nie jest 2,5 miliarda na budowę tej fabryki, znacznie mniej, to cały łańcuch ma kosztować 2,5 miliarda. No i powracamy do Japonii. Właściciel japońskiej sieci modowej Uniqlo zapowiada, że podwyższy pracę pracowników w swoim kraju nawet o 40%. To takie klimaty troszkę zbliżone do polskich. Fast Retailing twierdzi, że nowa polityka wynagrodzeń będzie obowiązywać pracowników pełnoetatowych w centrali i sklepach firmowych w Japonii od początku marca. W zeszłym tygodniu premier Japonii wezwał firmy do podwyższenia płac, aby pomóc ludziom borykającym się z rosnącymi cenami. No, gdyby to się jeszcze w Polsce tak udawało robić, że naczelnik albo prezydent albo premier po prostu wzywa firmy do podwyższenia płac i one te wszystkie koncerny od razu te płace podwyższają. No ale to tak nie we wszystkich krajach działa, jak wiemy. A tymczasem w Stanach Zjednoczonych pasażerowie utknęli na lotniskach, czy nie, to na całym świecie utknęli na lotniskach w oczekiwaniu dalszych wiadomości dotyczące lotów ze Stanów. Proszę Państwa, bowiem Federalna Administracja Lotnictwa Cywilnego FAA potwierdziła, że ma do czynienia z poważną awarią systemu powiadomień dla połączeń lotniczych w Stanach Zjednoczonych i mowa jest tutaj o 4000 lotów. System NOTAM ma ostrzegać pilotów i inny personel lotniczy o zagrożeniach lub jakichkolwiek zmianach w usługach i odpowiednich procedurach lotniskowych. Chodzi m.in. o ruchy samolotów wojskowych, tymczasowe zamknięcia pasów startowych lub przeszkody budowlane na małej wysokości. Program przez kilka godzin nie przetwarzał zaktualizowanych informacji. No i doszło do niepewności i chaosu. Razem ze spowalniającą gospodarką w mniejszym tempie będą rosły ceny, ale lada inflacja w skali całego świata nie spadnie poniżej 10%.
I według Banku Światowego dużym problemem nie jest, jest inflacja, ale nie tylko ona. Nie tylko ona, więc także reakcja polityczna w Europie, która ma ją powstrzymać. Bank oczekuje, że inflacja konsumencka w Polsce po osiągnięciu szczytu w pierwszym kwartale 2023 roku, czyli teraz to będzie ten szczyt osiągany, będzie stopniowo się obniżać w dalszej części roku, mimo tego średniorocznie pozostanie na dwucyfrowym poziomie około 11%. No to byłoby jednak mniej niż w zeszłym roku, 2022 roku, z zastrzeżeniem, że są czynniki, które mogą sprawić, że ceny będą rosły szybciej. Czyli stawiają, że będzie 11%, no ile nie wydarzy się nic takiego, co by to zmieniło. Lidl, właściciel Zary, H&M i Next, te wszystkie cztery firmy znalazły się na liście firm, które płaciły dostawcom z Bangladeszu mniej niż wynosiły koszty produkcji ubrań, proszę Państwa. Czyli zaraz. Czyli rozumiem, że sam koszt ubrania materiału był większy niż, praca tych ludzi. Wykazało to badanie przeprowadzone w 1000 fabryk. Popularne marki obniżyły stawki w czasie pandemii i nie zwiększyło ich mimo drastycznego wzrostu kosztów. No, tak to bywa. Tak działa wolny rynek w Bangladeszu, można by powiedzieć. Sweatshop, takie zjawisko, przez które każdy kraj przechodził, ale to może kiedyś poświęcę temu inny komentarz, bo widziałem to w Chinach kilkanaście lat temu, jak to wyglądało. No, dzisiaj Chiny są rzeczywiście w innym miejscu. No, w jakim miejscu jest brytyjski książę Harry, to pewnie już tylko on wie, bo coraz więcej kontrowersyjnych jakichś wypowiedzi, a to jakichś przygodach w młodym wieku, no, takich obyczajowych ze starszymi kobietami. Teraz z kolei w pierwszym wywiadzie udzielonym po ukazaniu się Spell, czyli tego jego pamiętnika, czy tej książki takiej biograficznej, która budzi pamiętniki budzące ogromne emocje i kontrowersje, zarzucił mediom, że w niebezpieczny sposób wyrywają z kontekstu fragment, w którym przyznał się do zabicia w Afganistanie 25 talibów. No nie wiem, no skoro się przyznał do zabicia 25 talibów, to jak to jest wyrywanie z kontekstu? No, a potem czego się spodziewał? No pisze pamiętnik i publikuje go, żeby wszyscy mogli sobie poczytać i zapoznać się z jego życiorysem, po czym jest zdziwiony, że dziennikarze coś tam wyrywają z kontekstu. No przyznam się, że to coraz bardziej zaskakuje mnie ten już przecież nie młody człowiek, przecież nie jest młodzieniec, ale dojrzały facet. No, mam wrażenie, że chce chyba jak najwięcej kłopotu narobić rodzinie królewskiej, no, albo nie, może nie zdaje sobie sprawy, no, ale z jakby roli, którą odgrywa i siły słów, proszę Państwa. I teraz przechodzimy w 22 minucie 39 sekundzie do wydarzeń do bliskiego otoczenia międzynarodowego Polski. Niemcy uważają, że Berlin powinien dostarczyć Ukrainie wsparcia w postaci wozów piechoty, jednak nie są przekonani co do tego, aby przekazywać Kijowowi również czołgi. Blisko połowa badanych wskazuje też, że obecna pomoc Ukrainie jest w sam raz. To tyle, jeśli chodzi o badanie niemieckiej opinii publicznej, że Niemcy sobie to wycyrklowali odpowiednio, właściwie i zadowoleni są, przynajmniej obywatele, z tej polityki, którą prowadzi rząd. Zacieśnienie współpracy między Unią Europejską i NATO jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek, ponieważ brutalna inwazja Rosji na Ukrainę fundamentalnie zmieniła nasze bezpieczeństwo. To oświadczył w środę sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg przed rozpoczęciem spotkania z kolegium komisarzy unijnych w Brukseli. W ostatnich dniach widzieliśmy zacięte walki w okolicach m.in. Bachmutu i Soledaru we wschodniej Ukrainie. Pokazuje to po raz kolejny odwagę ukraińskich wojsk broniących swojej ziemi. To pokazuje także, jak ważne jest nasze niesłabnące wsparcie wojskowe dla Ukrainy, podkreślił szef NATO. Ukraina z kolei, tutaj Franz Timmermans, no dosyć mocna wypowiedź. Ukraina nie stanie się członkiem Unii Europejskiej, dopóty na jej terytorium są rosyjscy żołnierze. Tak powiedział w rozmowie z niemiecką telewizją Deutsche Welle w Kijowie wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, znany nam skądinąd Franz Timmermans. Należy robić wszystko, bo Ukraina wyszła z tego konfliktu zwycięsko. Z jednej strony kibicuje Ukraina, z drugiej strony mówi, no nie przyjmie was do Unii Europejskiej, jak tylko będą, dopóty ta wojna będzie trwała i dopóki będziecie mieli Rosjan, ruskich na swoim terytorium. Setki policjantów, proszę Państwa, tymczasem w Niemczech wkroczyło do wsi Lucerat, zajmowanej przez aktywistów klimatycznych, którzy okupują tą wioskę. Tam doszło do pierwszych starć, poinformowała w środę rano agencja DPA,
a EDPA, osada ma zostać wyburzona, aby niemiecka korporacja RWE mogła wydobywać znajdujący się tam węgiel. Miejscowość od kilku dni jest okupowana. We wtorek aktywiści utworzyli ludzkie łańcuchy i blokady. Według policji w Lucerach jest około 300 aktywistów, a w sąsiedniej wiosce kolejne 250 wśród nich. Także ci gotowi do użycia przemocy, to pisze portal dziennika Bild. No, Bild to może nie jest jakaś gazeta strasznie poważna, no ale sprawa chyba jest poważna, skoro w jednej wiosce jest 300, w drugiej 250 aktywistów i są gotowi na wszystko. I proszę Państwa, rosyjska agencja kosmiczna poinformowała w środę, że jej statek kosmiczny Sojus MS-22 musi wrócić na Ziemię z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej bez załogi, potwierdzając tym samym, że został trafiony przez mały meteoryt, informuje agencja AFP. Sojus MS-22 miał sprowadzić na Ziemię dwóch kosmonautów z Rosji i amerykańskiego astronautę, którzy znajdują się na tej stacji, ale Roskosmos poinformował, że w wyniku uderzenia meteorytu doszło do uszkodzenia zewnętrznej chłodnicy i z komunikatu właśnie rosyjskiej agencji kosmicznej wynika, że średnica otworu jest mniejsza niż 1 mm. W sieci też pojawiło się zdjęcie NASA, które pokazuje rozpylanie cieczy z uszkodzonego statku kosmicznego Sojus MS-22, więc tutaj Rosjanie i Amerykanie razem nie wrócą z tej stacji, tak na to, tak z tego wynika. No i proszę Państwa, teraz w 26 minucie 10 sekundzie przechodzimy na pola bitewne Ukrainy, gdzie trwa 323 dzień inwazji Rosji na Ukrainę. Obydwa kraje uzgodniły wymianę 40 jeńców wojennych. Decyzja zapadła na spotkaniu w Ankarze, gdzie spotkali się rzecznicy praw człowieka Ukrainy i Rosji. Ciekawe, że to akurat rzecznicy praw człowieka dokonują tej wymiany, czyli Dmytra Łubińca, przepraszam, i Tatiana Moskalkowa. Jednocześnie rosyjska urzędniczka, czyli Tatiana Moskalkowa, poprosiła Turcję, by przestała dostarczać Ukrainie uzbrojenie. No i skoro jesteśmy w Turcji, to ciekawa sytuacja, bo tutaj coraz większa niecierpliwość państwa Skandynawów z powodu prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana, który stawia warunki, wciąż blokuje wejście Szwecji i Finlandii do NATO. Jeśli Ankara nie ratyfikuje członkostwa obu krajów nordyckich przed lipcowym szczytem sojuszu w Wilnie, zwłoka będzie jeszcze bardziej przemawiać na korzyść dyktatury Władimira Putina. Tak powiedział, tak odniósł się do tej sprawy szef fińskiej dyplomacji Pekka Haavisto. Pozornie niezależna od Kremla grupa Wagnera, no teoretycznie to jest prywatna firma, otwiera swoje szeregi dla kryminalistów z rosyjskich więzień i kolonii karnych, by wysyłać ich na front na Ukrainie. Wielu uzasadnia to problemami kadrowymi, ale nie jest to jedyne wyjaśnienie. Dostarcza go historia, która pokazuje, że Putin idzie śladami carów i podobnie jak on, no, usuwa ze społeczeństwa niewygodnych obywateli. No ja nie wiem, czy usuwa, bo tam chyba niektórzy przeżyli te 6 miesięcy i zdaje się, że odzyskali wolność, no ale a raczej tutaj się nikt nie przejmuje losem tych kryminalistów wysyłających na front. No takie można powiedzieć, że forma utylizowania tych jednostek, tego elementu kryminalistycznego właśnie w ten sposób, no przez grupę Wagnera, która również takie funkcje pełni. No jestem ciekaw, jaka jest wartość bojowa, jak przeszkolić też tych ludzi, jak oni się potem sprawdzają w tych warunkach bojowych. No ale to już może jest pytanie na inną okazję. A tymczasem rząd brytyjski po pewnych wahaniach, które publicznie tutaj roztrząsał, chyba mam wrażenie, że próbując zmobilizować Niemców, jednak postanowił poznażyć Ukrainę w swoje czołgi Challenger 2, by lepiej mogła walczyć z rosyjską agresją. Jak podaje Financial Times, premier Rishi Sunak zapowiedział w tej sprawie międzynarodowe rozmowy, które mają odbyć się w najbliższych tygodniach. Jeśli dojdzie do porozumienia, będzie to pierwszy przypadek dostarczenia Ukrainie przez kraj zachodni nowoczesnych, ciężkich czołgów bojowych. A tymczasem we Lwowie spotkanie przywódców Polski, Litwy i Ukrainy. Jestem wdzięczny narodowi polskiemu, litewskiemu za gotowość do stania przy naszym boku w drodze do zwycięstwa. Pokazuje to, że jesteśmy partnerami, przyjaciółmi, powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na wspólnej konferencji. Jak wyjaśniał prezydent Duda, Polska podjęła decyzję o przekazaniu Ukrainie kompanii, prawdopodobnie 14 czołgów Leopard, jednak w ramach koalicji międzynarodowej. No, wciąż nie wiadomo, czy dołączą do nich Niemcy. To spotkanie to jest tak zwany trójkąt lubelski. No na pewno dobry taki
akt symboliczny, jak się okazuje, nie tylko symboliczny, bo to jest, bo to są te dodatkowe, przepraszam, dodatkowe czołgi. No zobaczymy, jak ta inicjatywa będzie się rozwijać. Już w przyszłym tygodniu około 100 żołnierzy ukraińskich zacznie szkolenie z obsługi amerykańskich systemów rakietowych Patriot, które odbędzie się w Fort Sill, w Oklahomie. To miejsce, w którym Amerykanie od pół wieku prowadzą szkolenia z obsługi zaawansowanego systemu obrony powietrznej i wiele innych. Dzięki temu Ukraina zyska kolejny atut w walce z armią rosyjską. No ciekawe, że to w ogóle jest, przyznam się, dosyć ciekawy element tej wojny, że żołnierze gdzieś tam latają po świecie samolotami, szkolą się, potem wracają na front. No tak to mniej więcej w praktyce wygląda. A tymczasem, proszę Państwa, Sejm, przechodzimy w 30 minucie, 32 sekundzie do wydarzeń krajowych, które tak bardzo interesują wszystkich tych z Państwa, którzy mieszkają poza granicami, choć piszecie w mailach, że się denerwujecie. No ale dobra, to jest, zawsze to były komentarze dla ludzi o mocnych nerwach, więc przejdźmy przez to. Sejm nie zgodził się w środę na odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym i zdecydował o kontynuowaniu prac nad tymi przepisami. Projekt trafił do Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która zbierze się w tej sprawie jeszcze w środę wieczorem. No widzę, że wszyscy rzecznicy praw człowieka są niezwykle aktywni, wszędzie. To widzę, że i także w Polsce. To jest w ogóle jakaś funkcja, która teraz wymaga niesamowitej aktywności. Prawie 2 miliony złotych miał zarobić w 2019 roku Daniel Obajtek. Wynika z zawartości skrzynki mailowej szefa PKN Orlen, którą udostępniły osoby stojące za serwisem Poufna Rozmowa. Proszę Państwa, no znowu ktoś po prostu czyta maile bardzo ważnych osób w Polsce i ujawnia je gdzieś w internecie. Zrzuty z ekranu mające pochodzić z prywatnej skrzynki pocztowej Daniela Obajtka pojawiły się po raz pierwszy we wrześniu ubiegłego roku. No tak, no to kwestia zarobków, że tam zarobił 2 miliony, to na pewno będzie tutaj, no, raczej na korzyść Daniela Obajtka nie zadziała, a sporo ma on jeszcze innych problemów, o których za chwilę wspomnimy. Maksymalnie 1 000 000 złotych, około 1 000 000 złotych może wynieść kara, jaką przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pan Maciej Świrski może nałożyć na TVN w postępowaniu, które wszczął pod koniec grudnia 2022 roku. No zobaczymy, jak zareaguje Mark Brzeziński, bo ostatnio wypowiadał się o tym, że TVN jest tą gwarancją wolności słowa w Polsce, a tutaj miałaby być kara 1 000 000 złotych. I czy to nie byłoby przypadkiem naruszenie tej wolności, czy nadwyrężenie trochę tej gwarancji, jaką jest TVN, który daje ten sygnał wszystkim międzynarodowym mediom o sytuacji w Polsce. No, zobaczymy, jak się ta sprawa rozwinie. Tymczasem rządowy projekt dotyczący waloryzacji emerytur zakłada, że wzrosną one o 13,8%, co ma związek z wysoką inflacją. Zagwarantowana zostanie także minimalna podwyżka, która wyniesie 250 zł i podwyżkę kwotową otrzymają osoby, które do tej pory pobierały świadczenie nie przekraczające 1810 zł brutto. Czyli ci, którzy mieli 1810 zł i mniej brutto, to dostaną 250 zł podwyżki, a pozostali, czyli wyższe uposażenia, to będą mogli liczyć na podwyżkę procentową. Jedna z największych grup górniczych w Polsce przyznała się do spadku produkcji węgla w ostatnich miesiącach. Rok do roku zmniejszyła się o prawie 3% do niecałych 3,5 miliona ton. Nieco inaczej wygląda sytuacja z cenami. Wyniki pokazują, że produkcja węgla koksowego w czwartym kwartale 2022 roku była na poziomie około 2,76 miliona ton. Względem trzeciego kwartału wzrosła o 4,8%, w stosunku do czwartego kwartału 2021 roku była wyższa zaledwie o 0,5%. Ubytki mocy w elektrowniach konwencjonalnych wynoszą w ostatnich dniach prawie 50% tego, co w elektrowniach zainstalowano. Czy grozi nam kryzys wyłączenia światła, zimne kaloryfery? Ratujemy się importem, który we wtorek był najwyższy przynajmniej od roku. Jak sprawdziliśmy, to jednak akurat nie problem z awariami, ale przez słabość wiatraków tego dnia. Ciepły styczeń powoduje, że z energii, proszę Państwa, zwykle wcale nie brakuje. Lukę zapełniliśmy ostatnio tanim prądem z Niemiec, co ciekawe. No i teraz mamy tych 5 senackich komisji, proszę Państwa, które wystąpiły do rządu o raport na temat połączenia grupy PKN Orlen i Lotosu. Marszałek mówi o potrzebie rozwiania licznych wątpliwości dotyczących tej głośnej
transakcji. Druga strona nazywa to frontalnym atakiem na strategiczną inwestycję z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Moim zdaniem jest to gwarancja, że już nic z tego nie będzie, bo sprawa zostanie upolityczniona i nikt nie będzie wnikał, no jak to jest z tym bezpieczeństwem energetycznym Polski, dlaczego tam, jakie są uprawnienia Saudi Aramco, co może zrobić, co może zablokować, jakie ma uprawnienia. Nad tym chyba nikt nie będzie teraz dyskutował. Sprawa zostanie spolaryzowana, to znaczy zwolennicy Koalicji Obywatelskiej będą mówili, że to jest atak na bezpieczeństwo energetyczne Polski, natomiast zwolennicy PiS-u będą mówić, że to jest obrona. I ta ta polityzacja doprowadza do polaryzacji i odmerytoryzowania, powiedziałbym, tego całego sporu. No, ciekaw jestem, jak to oceni kiedyś historia, bo to była jednak transakcja no, dosyć ważna, istotna. Ale nie spodziewam się, żeby akurat Komisja Senacka była w stanie wyjaśnić. Myślę, że bardziej spolityzować właśnie i bardziej wepchnąć w ten spór, spolaryzować po prostu i wepchnąć ten spór polityczny. I teraz ciekawa sprawa, proszę Państwa, bowiem wojna na Ukrainie sprawiła, że na polskim rynku pracy znalazło się kilkaset tysięcy kobiet. Eksperci wskazują, że to szansa dla gospodarki, ale wymaga odpowiedniego podejścia do tematu. Prezes ZUS w radiowej jedynce przyznała ostatnio, że w rejestrach PESEL mamy obecnie około 1,5 miliona uchodźców z Ukrainy. 1,5 miliona, więc z tego większość to kobiety, z tego prawie połowa to kobiety. Druga, myślę, że pozostali to dzieci. Dużo dzieci przynajmniej widziałem, że tak było w statystykach. Połowa to kobiety w wieku aktywności ekonomicznej, które mogłyby i w większości chcą pracować, więc nie wiem, czy one teraz nie pracują i kiedy mogłyby zacząć pracować i jakich właśnie, no, czy jest jakiś pomysł, jak w taki sposób ich zaktywizować zawodowo, czy tu są jakieś programy. Podejrzewam, że proszę Państwa, to jeszcze wiele tutaj będzie potrzebnych pomysłów, działań, to tak na dobrą sprawę ten temat się dopiero rozpoczyna. Proszę Państwa, raz jeszcze właśnie atak a propos kobiet, bo one ostatnio bardzo wspierają tą ideę niepodległości umysłowej. Zobaczyłem, że bardzo dużo nowych darczyńców to kobiety, więc bardzo dużo wsparcia od pań. Nie wiem, czy właśnie tutaj akurat ta kwestia niepodległości umysłowej, którą ostatnio tak akcentowałem, była czymś, co tutaj poruszyła akurat właśnie widzki głównie tego programu, ale jestem wdzięczny, proszę Państwa, za to wsparcie z całego świata i z całej Polski, bo ono pozwala w taki sposób płynny, harmonijnie działać temu programowi, temu podcastowi. Borykamy się oczywiście z inflacją, borykamy się z dużymi obciążeniami podatkowymi. To Państwo, no tak jak wszyscy, to Państwo wiecie, bo to nie tylko ja, no ale też spora grupa ludzi jakby pracuje na ten kanał, na to, żeby się te filmy, te materiały mogły codziennie ukazywać. Już ukazują się od 323 dni, więc to wsparcie jest, proszę Państwa, tutaj bardzo potrzebne. I jest to wsparcie no, też w jakiś sposób dla tej niepodległości umysłowej, która w jakiejś perspektywie, no, nie krótkiej oczywiście, bo to nie jest kwestia od sondażu do sondażu, czy od wyborów do wyborów, ale może kilkunastu lat, to myślę, że to będzie jakoś skutkować, jeżeli oczywiście Państwo te wsparcie podtrzymacie, albo tego wsparcia udzielicie, czy to poprzez przyciski na YouTube, czy poprzez Patronite, czy poprzez tradycyjne przelewy w różnych środkach płatniczych. Państwa, no gra Imperiów Premium, oczywiście zachęcam, tak jak mówiłem, już jeden albo dwa miejsca, gdzieś około 1,5 miejsca pozostało. Spotykamy się wkrótce, będziemy rozmawiać o tych imperiach współczesnych głównie, ale także tych pozaeuropejskich, no bo to jednak będzie miało ogromny wpływ i na region, i na naszą sytuację. Ten świat będzie składał się z tych imperiów często myślących inaczej niż ten świat zachodu i to wiele osób dostrzega. Chcą się tego dowiedzieć, chcą pogłębiać wiedzę, chcą rozumieć więcej, jakby troszkę, mam wrażenie, zaniepokojeni tym, co widzą gdzieś w przestrzeni publicznej, czy w oficjalnych gdzieś tam przekazach, czy w oficjalnych instytucjach. I bardzo dobrze, właśnie to chcemy Wam zapewnić, więc czekamy jeszcze na tą ostatnią osobę, czy ostatnie dwie. Jedna osoba no, zarezerwowała miejsce, ale nie może się zdecydować, więc no, zakładam, że jest jedna osoba, może dwie, no, jeżeli ta osoba się ostatecznie nie zdecyduje. Ale w każdym razie zapraszam. No i będę wdzięczny za jakiś plusik, jakiś znaczek, jeżeli ktoś, proszę Państwa, dotrwał do 40 minuty
i cały czas ogląda ten film, to będę wdzięczny za jakiś znaczek, jakiś komentarz, jakąś sugestię, jakiś dowód, że ktoś dotrwał do samego końca. No i życzę tego samego, co zawsze, czyli wyobraźni i zdrowego rozsądku w nieograniczonych ilościach, ale we właściwych proporcjach, dystansu i obiektywizmu na tyle, na ile to możliwe. Proszę Państwa, bardzo wcześnie nagrywam ten komentarz, jeszcze w nocy. Można powiedzieć, więc poczułem się jak ten piekarz i mleczarz dostarczający świeże mleko i świeże bułeczki. I na tym już chyba dzisiaj zakończę, życząc Państwu miłego dnia. To był 12 dzień stycznia roku Pańskiego, roku pamiętnego 2023. Do zobaczenia przy okazji kolejnych komentarzy, które będą ukazywać się każdego dnia do końca wojny albo mojego. Dziękuję bardzo, miłego dnia, wszystkiego dobrego.